Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chcemy zająć się rozlewaniem gnojówki na polu, na którym ostatnio zbierałem sobie kukurydzę na siaczkę. No i tutaj oczywiście tą siaczkę zmagazynowałem sobie w silosie. Poza odcinkiem oczywiście tutaj ugniotłem to przy pomocy ciągnika. No i tutaj jest przykryty silos i jest tutaj chyba ponad 500 tysięcy litrów siaczki, no więc całkiem sporo. No i oczywiście za miesiąc, jak proces fermentacji dobiegnie końca, no to przy pomocy tych oto taśmociągów sprzedam sobie tę kiszonkę, no i myślę, że uda mi się zrobić dość sporo pieniędzy. No ale okej, przechodzimy już do dzisiejszej pracy. Tutaj sobie wsiądziemy do tego case'a. Rozłożymy sobie tą beczkę na gnojówkę i rozpoczniemy nawożenie tego pola. No i myślałem, żeby może w przyszłym sezonie posiać na tym polu rzepak. Tutaj obok też mam ule, więc dzięki temu będę miał trochę większe plony na tym polu. No ale okej, rozpoczynamy dzisiejszą pracę. No, jeśli chodzi o kolejny odcinek, to myślę, że w kolejnym odcinku może już przejdziemy do jesiennych zbiorów i może zrobimy sobie wykopki buraków cukrowych, chociaż oczywiście najpierw będę musiał zarobić na kombajn. No, ale myślę, że tutaj nie będzie problemu, no bo za miesiąc fermentacja dobiegnie końca w silosie, no i będę mógł sprzedać sobie tą kiszonkę. No i oczywiście też inne produkty będą sprzedawane. No, a będę chciał sobie zakupić kombajn do buraków cukrowych. Myślę, że zakupię sobie podobny zestaw jak w serii pierwszej, czyli ten mniejszy kombajn oraz tą większą przystawkę. No i jeszcze będę chciał sobie postawić cukrownię, w której będę przetwarzał buraki na cukier. No i później też ten cukier od razu ustawia automatyczny transport do innych moich fabryk, czyli oczywiście do mleczarni, gdzie z mleka oraz z cukru będzie wytwarzana czekolada. No i myślałem też nad rozpoczęciem produkcji ciasta. Właśnie też planowałem, żeby postawić sobie jakieś szklarnie, no bo inne produkty potrzebne do wytwarzania ciasta mamy, no bo tam jeszcze trzeba mleko, jajka, masło, mąkę, cukier. No to cukier oczywiście będzie z cukrowni. No i jeszcze potrzeba do tego truskawek, więc postawiłbym sobie może na przykład dwie szklarnie, zobaczyłbym, czy to wystarczy. Ewentualnie postawiłbym sobie jeszcze jakieś kolejne. No i myślałem, żeby te szklarnie postawić sobie tutaj zaraz za tym silosem, albo ewentualnie kawałek dalej, bo chciałbym też postawić tutaj jakieś wiaty. Właśnie tutaj jest ten silos. No a myślałem, żeby tutaj na przykład sobie jakąś jedną albo dwie wiaty postawić. Zobaczę, jeszcze zastanowię się, jaki tutaj układ zrobię. Może tutaj jedną wiatę w ten sposób ustawię, drugą tutaj też w ten sposób. No i tutaj może w tym obszarze postawiłbym sobie szklarnię, gdzie mógłbym uprawiać truskawki, które byłyby wykorzystywane do produkcji ciasta. No ale tutaj sobie pewnie poza odcinkiem trochę tam popatrzę, coś zastanowię się nad zagospodarowaniem tego terenu. No bo tutaj jak na razie jest tylko silos na kiszonkę. No a skoro mam ten teren, no to fajnie byłoby go trochę zagospodarować, więc pewnie tam postawię sobie jakieś wiaty na maszyny. Tym bardziej, że już w tych moich wiatach na gospodarstwie powoli zaczyna brakować miejsca. Jak jeszcze dojdą jakieś kolejne maszyny, na przykład kombajn do buraków cukrowych, no to wtedy już będzie trochę mało miejsca. A tutaj myślę, że jest fajne miejsce na takie wiaty, to i takie trochę poszerzenie mojego gospodarstwa. Też oczywiście sobie tam te szklarnie postawię. No bo na gospodarstwie aż tak dużo tych wiat nie chcę stawiać w jednym miejscu. Tylko może sobie tutaj postawię jakieś wiaty. Tutaj akurat jest dość sporo miejsca na tym terenie, więc mogę sobie postawić jakieś dodatkowe wiaty na maszyny. No i oczywiście też szklarnię jeszcze sobie postawię. A myślę, że taki fajny teren też tutaj mamy obok drogę, więc ewentualnie mógłbym poprowadzić jakąś ścieżkę na tą drogę. W sumie tutaj też jest ewentualnie jakieś miejsce, ale tutaj już musiałbym to postawić praktycznie przy samej drodze, żeby mieć trochę miejsca, żeby nie wyjeżdżać z wiaty bezpośrednio na pole, więc myślę, że raczej za tym silosem jest lepsze miejsce na postawienie jakiejś wiaty. No też może w przyszłości postawię sobie trochę więcej tych uli, tutaj na razie mam 3. No i myślę, że fajne jest takie miejsce pod tymi drzewami na te ule. No, jeśli chodzi o kolejne zakupy, no to będę chciał wymienić moje dwa ciągniki, tego John Deere'a oraz tego większego case'a. No i pewnie zakupię sobie ciągnik marki JCB oraz jakiegoś większego John Deere'a, może już w kategorii tych dużych ciągników. No i myślałem też nad zakupem jakichś dodatkowych terenów. Na przykład myślałem nad polem numer 39, jest to bardzo fajne i bardzo duże pole, więc chciałbym sobie je zakupić w niedalekiej przyszłości. No a później zobaczymy jeszcze, może jakieś kolejne pola. No i oczywiście jak zakupię sobie więcej pól, to będę potrzebował też trochę więcej maszyn, żeby obrobić te pola, więc będę chciał sobie zakupić jakiś drugi siewnik z kultywatorem oraz z opcją nawożenia. Jeszcze zastanawiam się, jaki to będzie siewnik. No i jeszcze będę chciał sobie zakupić drugi kombajn, no i tutaj już zdecydowałem, że będzie to ten większy kombajn marki Case.
Jest on bardzo fajny, no i też ma bardzo fajną, dużą żniwiarkę, która ma składany wózek do transportu, więc jest to bardzo fajna opcja. Okej, tutaj nam się już skończyła gnojówka w tym zbiorniku, więc pojedziemy uzupełnić. Ale może szybko przejdźmy do sklepu, tutaj wam pokażę te maszyny. No więc kombajn, no to będzie ten oto kombajn marki Case. Dodatkowo mamy taką oto żniwiarkę. No i ona ma prawie 14 metrów, więc już na takie duże pola będzie idealne. No i tego John Deere'a oczywiście nie będę sprzedawał, będę pracował na dwa kombajny, no bo jak będę miał więcej pól, no to żniwa na takie dwa kombajny będą szły znacznie szybciej. Ciągnik, no to tutaj mamy chyba tego John Deere'a z serii 7R wybiorę. Jest to bardzo fajny ciągnik, mamy też John Deere'a z serii 8R. To mamy też konwersję na gąsienicach, nawet dwie, jedne na takich gąsienicach, to jest 8R seria, no a tutaj mamy z takimi gąsienicami, ale ja chyba sobie wybiorę tego z serii 7R. Bardzo fajnie on wygląda, chyba raczej tego sobie wybiorę. No albo ewentualnie ten z serii 8R, ale tutaj się zastanowię, raczej może tego sobie wybiorę. Natomiast jeśli chodzi o ten ciągnik JCB, to będzie to ciągnik z kategorii średnich ciągników. No i jest on tutaj. Myślę, że taki bardzo fajny ciągnik do takich trochę mniejszych prac. No i tak, 235 koni, myślę, że całkiem spoko. Na pewno będzie przydatny do wielu zadań na moim gospodarstwie. No i oczywiście też będą te pola, no i siewnik jeszcze możemy sobie zobaczyć. Zobaczmy sobie tutaj siewniki. No ja posiadam ten siewnik, on ma oczywiście opcję nawożenia oraz spulchniania gleby. Ten siewnik, zobaczmy, on chyba też ma opcję spulchniania gleby oraz zasiewu, zobaczmy. Tak jest, możemy tutaj siać bez wcześniejszego spulchniania gleby, no i mamy jeszcze opcję nawożenia. No i jeszcze dodatkowo ten siewnik jedzie 2 km na godzinę szybciej niż ten, który posiadam, więc tutaj pracowałbym na dwa siewniki. Oczywiście wymaga też trochę więcej mocy, ale to nie jest żadnym problemem. Tu mamy siewnik, który też może siać bez spulchniania gleby, no i możemy pracować 18 km na godzinę, tylko niestety nie mamy opcji nawożenia. Okej, to jest ten siewnik, co mam w serii pierwszej, no to on jest bez opcji nawożenia oraz spulchniania gleby. No ale jeszcze mamy taki 15-metrowy siewnik marki Amazone. Ma on opcję nawożenia, ale nie mamy chyba spulchnienia gleby, więc tutaj musielibyśmy kupić jakiś większy kultywator. No ale ten siewnik też jest bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda. No ale zastanowię się, chyba raczej wybiorę ten marki Kuhn z opcją nawożenia oraz spulchniania gleby. No i będę pracował na te dwa siewniki, tutaj oczywiście będę najczęściej pracowników zatrudniał, no jeden może pracować tym siewnikiem, drugi tym. No i siewy pójdą szybciej, razem będą miały 12 metrów, więc całkiem spoko, a później ewentualnie można sobie kupić ten siewnik marki Amazone. Tylko wtedy też będę potrzebował jakiś większy kultywator i zobaczmy też ile mocy on wymaga, 300 koni. No to akurat mamy odpowiednie ciągniki, więc to akurat ta moc nie jest problemem. Ale na razie chyba zakupię sobie ten siewnik marki Kuhn z opcją nawożenia oraz spulchnienie gleby. No albo też ewentualnie na jednym z najbliższych odcinków można zrobić wycinkę drzew. Pewnie tam tamte dęby sobie powycinam. No a te ćwierki możemy sobie na odcinku wyciąć. Wypożyczę sobie oczywiście maszynę do wycinki tych drzew. No i zobaczymy, czy w czasie będą buraki, czy wycinka drzew. Jeszcze zastanowię się. Więc na kolejnym odcinku albo wycinka, albo wykopki buraków. To będą, myślę, że jedne z najbliższych odcinków. No, jeśli chodzi o tamte drzewa, to będę chciał trochę zmniejszyć tamten las. Myślę, że posadzę sobie drzewa na połowie tamtego terenu. Na resztę się zastanowię, czy posadzę sobie jakieś oliwki albo winogrona. Jeszcze zastanowię się, czy pójdę tam w sadownictwo, czy może coś innego, czy po prostu będzie to taki pusty teren. No bo na pewno nie będę chciał sadzić lasu na całości, bo taka wycinka zajmuje dość sporo czasu, więc sobie trochę zmniejszę ten obszar, na którym znajduje się las. Okej, tutaj sobie oczywiście podjedziemy na miejsce, gdzie skończyliśmy rozlewać tą gnojówkę. No i możemy kontynuować. Ale pewnie wszystkiego na odcinku nie zrobimy, więc resztę będzie musiał tutaj wykonać pracownik. No ja w sumie może w tym czasie zastanowię się nad rozbudową tutaj tego terenu za silosem. No bo na pewno dodatkowe wiaty mi się przydadzą do przechowywania maszyn. Tutaj w sumie mogłyby być jakieś wiaty na przykład na kombajny i ogólnie maszyny do zbioru plonów.
Na tam, na gospodarstwie byłyby ciągniki oraz jakieś maszyny do pracy na polach, jakieś maszyny do sianokosów. No jeszcze się zastanawiam, myślę, że tutaj jest fajne miejsce na taką dodatkową wiatę. No widzę, że sobie tutaj pociąg jedzie obok mojego pola. No ale powiem wam, że to pole jest bardzo fajne. No i całkiem spore, w sumie 500 tysięcy litrów sieczki, no to trochę jest, nawet ponad 500 tysięcy litrów sieczki wyszło z tego pola. No i też zauważyłem, że fajnie się przyjął ten odcinek w stylu timelapse, więc w przyszłości planuję zrobić trochę więcej takich odcinków. No i nie tylko z serii drugiej, ale też z serii trzeciej oraz z serii czwartej, jakieś większe akcje, takie jak na przykład zbiór kukurydzy na sieczkę, albo na przykład jakieś żniwa, możemy sobie zrobić właśnie w takim stylu. Ewentualnie jakieś duże sianokosy czy coś takiego, no to możemy sobie zrobić w takim stylu. No w sumie tutaj mamy już sierpień, więc od razu będę mógł ustawić pracownika, żeby zasiał rzepak na tym polu, no bo tak właśnie tutaj planuję zasiać rzepak. Też dzięki temu, że są ule, to trochę będę miał zwiększone plony, bo tutaj są oczywiście pszczoły w tych ulach, więc trochę zwiększą mi plony na tym polu. Chociaż podobno to zwiększa plony o kilka procent, więc jakaś różnica duża nie jest, chociaż patrząc na to, że to pole jest takie duże, no to zawsze trochę więcej zboża będzie. No i oczywiście później sobie ten rzepak przetworzę na olej w mojej tłoczarni oleju. No ja za jakiś czas myślałem też, żeby pójść trochę w hodowlę świni, żeby pojawiły się jakieś kolejne zwierzęta na moim gospodarstwie. No i tutaj postawię sobie tą dużą zagrodę dla świń i skorzystam z modyfikacji na fabrykę paszy dla świń, no bo jest to bardzo wygodna rzecz. Więc tutaj sobie oczywiście też postawię tą fabrykę paszy dla świń. No a świnie postawię sobie tam obok zagrody dla owiec oraz obok zagrody dla krów. No i myślę, że będę musiał chyba postawić jeszcze dodatkowy zbiornik na gnojówkę oraz nabornik, no bo chyba tutaj ta zagroda będzie za daleko od tych zbiorników, które są obok zagrody dla krów. No więc postawię sobie dodatkowe zbiorniki. No i oczywiście dzięki temu będę miał trochę więcej gnojówki oraz obornika do nawożenia moich pól, więc też bardzo fajna opcja. No widzę, że za chwilę znowu będziemy musieli pojechać uzupełnić tą beczkę. Mamy jeszcze tutaj 6%. Ale i tak, dwa uzupełnienia, chyba około 30 tysięcy litrów i no już prawie połowę pola udało się nawieść. Okej, mamy już pusty zbiornik, więc pojedziemy to uzupełnić. Jeszcze poza odcinkiem będę musiał sobie nawieść tamto pole po lewej. Tam akurat zbierałem rzepak na odcinku, więc też tamto pole trzeba nawieść. Ale na szczęście tej gnojówki mam bardzo dużo. Dość spory zapas się zrobił, no a jeśli chodzi o zagrodę dla świń, to mniej więcej chyba w tym rejonie będę chciał ją umieścić. O tutaj, tam obok też umieszczę fabrykę paszy dla świń. No i tutaj będzie dodatkowy obornik oraz gnojówka. No i też będę miał zysk ze sprzedaży tych świń. Okej, tutaj sobie uzupełnimy, zobaczmy, mamy ponad 100 tysięcy litrów gnojówki jeszcze. No zobaczmy na obornik, bo tego jest chyba jeszcze więcej, ponad 400 tysięcy litrów obornika, więc też naprawdę spory zapas się tutaj zrobił, więc tu nie muszę się martwić, jeśli chodzi o ten nawóz na moje pola. No, w sumie już tym case'em widzę, że też trochę pracuje ponad 20 godzin, ale myślę, że on na razie jeszcze zostanie na moim gospodarstwie. To bardzo fajny taki mały ciągnik do mniejszych prac, więc na razie nie będę chciał go wymieniać. Na razie do wymiany będzie ten John Deere oraz case, no bo są to ciągniki. Oczywiście ten duży case, no bo są to ciągniki, którymi pracuję już dość długo na moim gospodarstwie. W sumie ten John Deere jest od samego początku. No a Kajsa też dość wcześnie zakupiłem na moje gospodarstwo, więc ja tutaj sobie wymienię te ciągniki na jakieś inne. No a jeśli chodzi o jakieś kolejne pola do zakupu, no to tak jak wcześniej wspominałem, będzie to pole numer 39, może na przykład 31, też bardzo fajne pole, 56. No a później się zastanowię, no bo chciałbym tutaj zrobić takie bardzo duże amerykańskie gospodarstwo. Więc będę chciał w przyszłości trochę zainwestować pieniędzy w nowe pola. Może też sobie część tutaj tych pól połączymy. Zmy tutaj te pola tam za drzewami. Te pola numery 41, 42 też można sobie połączyć, bo na przykład 50 albo 51, czyli te tutaj najbliższe, to raczej sobie zostawię takie, no bo takie małe pola też mi się przydadzą, na przykład do uprawy buraków cukrowych albo bawełny, no bo jeśli chciałbym zrobić jakieś zbiory buraków nawet na takim polu jak tutaj, to
to jednym kombajnem, no to trochę czasu by to zajęło. Ewentualnie mógłbym sobie wtedy kupić drugi kombajn. No ale myślę, że nie ma potrzeby, żeby robić aż tak duże zbiory, no bo też ta cukrownia nie zdążyłaby tego przetworzyć. Więc buraki, bawełna oraz inne takie uprawy będę sadził na mniejszych polach. Ale na przykład takie pole 42, 41, może jeszcze ewentualnie 40, można byłoby w przyszłości połączyć w jakieś większe. Tutaj zastanowiłbym się, czy te wszystkie trzy pola łączyłbym, czy tylko te dwa, na przykład 41 oraz 42. No i zobaczymy jeszcze, te, jakie kolejne pola bym sobie kupował. No to oczywiście po prawej stronie postawię sobie cukrownię obok tych piekarni, no i tam będę przetwarzał buraki na cukier. No a później zastanowimy się nad jakimiś kolejnymi fabrykami, czy jeszcze będę coś stawiał na moim gospodarstwie. Co myśli, rozpocząłbym uprawę oliwek, no to wtedy nie musiałbym stawiać dodatkowej fabryki, no bo oliwki możemy przetwarzać w tej toczarni oleju na oliwę z oliwek. No zobaczymy, no bo na przykład w serii pierwszej nie postawiłem fabryki płatków zbożowych, tylko jeszcze do produkcji tych płatków są potrzebne rodzynki, więc tu musiałbym posadzić winogrona i zainwestować w uprawę tych winogron oraz w przetwórstwo winogron na rodzynki, no ale tu się jeszcze zastanowię, może na razie z takich roślin sadowniczych, no to zająłbym się uprawą oliwek. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle, resztę tutaj dokończę sobie poza odcinkiem. No i jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.